Proszę państwa, proszę państwa, mogę, ja nie wiem, ja chciałam powiedzieć, że to ja chcę, żebyś ty powiedziała. Ja chcę powiedzieć, że ja się czuję tak światowo, czuję się jakbym była w Hollywood, grała, znała Gregory Pecka, Grace Jones, wszystkie największe gwiazdy. I masz rację, bo proszę sobie wyobrazić, są ludzie, którzy chociaż nie należą do pierwszej piątki najbardziej znanych aktorów świata, wiedli życie, które przypisuje się tylko tej piątce. No i jest z nami taki człowiek, który właśnie o tym może dużo powiedzieć, a wcześniej opisał to w swojej książce. Z nim sobie utnęli tak, pogawędkę. Nazywa się Andrzej Zbrożek. Proszę państwa, jest kaskaderem, dublerem gwiazd i właśnie autorem tej książki, o której Tomasz wspomniał. I my się czujemy tak, jakbyśmy ten cały Hollywood dzięki panu znali. My znamy człowieka, który zna te wszystkie gwiazdy i tę najgorętszą piątkę. Jak pan zawędrował do Hollywood? Zawędrowałem właśnie niekoniecznie do Hollywood, do aktorów Hollywood, bo to jest drobna różnica. Ja znalazłem się w Meksyku w 1981 roku i zastał mnie stan wojenny w Polsce i zastanawiałem się, co zrobić z moim życiem, ponieważ powrót do Polski był trochę ryzykowny i przez pierwsze miesiące pracowałem nielegalnie. Tam i wreszcie, w Meksyku. Tak, w Meksyku. Mhm. I wreszcie trafiłem do filmu, sądząc, że przydam się jako statysta, ponieważ każda praca wtedy mnie ogromnie interesowała. A co to był za film? Pierwszy film to był film według powieści Franka Herberta Duna. Mhm. Reżyserował ten film David Lynch. I sądziłem, że przynajmniej się tam przydam jako statysta. Okazało się, że reżyser i operator filmowy stwierdzili, że nadaje się jako fotodubler dla głównego aktora Max von Sydow. To był taki aktor szwedzki. Znamy. Oczywiście. Tak, i to właśnie od niego się zaczęło. Także przeszedłem przez długie treningi, zanim trafiłem przed kamerę. Tyle, że pierwsza praca nie była zbyt ryzykowna, bo była to praca fotodublera, a nie kaskadera. Także z tym uporałem się dosyć. Fotodubler to jest człowiek, który na przykład na ujęciach, na których nie zawsze widać twarz, zastępuje aktora tak, żeby tamten w tych ujęciach trudniejszych, intensywniejszych miał więcej siły i energii. Dokładnie. Dobrze to rozumiem? Tak, tak, tak. Także fotodubler zastępuje aktora, żeby się nie przemęczał. W scenach, kiedy aktor nie ma żadnej kwestii mówionej, kiedy pojawia się gdzieś z boku albo jest 2, 3, 4 metry od kamery i wtedy osoby od make-upu, od charakteryzacji czynią cuda, żeby z osoby, która pracuje jako fotodubler, stworzyć jak gdyby kopię głównego aktora. Pięknie i to pan się zaczął. Na ogół udaje. Pięknie pan zaczął, bo od Davida Lyncha, no przecież to jest wielkie nazwisko. A potem poszło już gładko, sprawdził się pan u niego i... Potem poszło już gładko, ponieważ bardzo dbałem o moją pracę. Uważałem, że to jest jedyna szansa, żeby się utrzymać w Meksyku, żeby móc żyć i funkcjonować. W związku z tym byłem bardzo zdyscyplinowany, co nie jest taką cechą wszystkich osób. I wydaje mi się, że ta moja dyscyplina spowodowała, że byłem bez przerwy poszukiwany przez producentów, przez reżyserów. I tak się zaczęło, także byłem... I szybko się rozniosło, że jest taki Andrzej Zbrożek, który jest, podobno, na którego można liczyć, prawda? Tak, i byłem świadkiem właśnie początku kariery Arnolda Schwarzeneggera, ponieważ pracowałem w jego filmie Conan Niszczyciel. Pracowałem w tym filmie jako fotodubler jednego z aktorów. Byłem tak zwanym wielkim wezyrem. A po raz drugi ze Schwarzeneggerem spotkałem się w filmie, w którym z kolei byłem fotodublerem aktorki i grałem tak zwaną Fat Lady. To był taki film science fiction i nazywał się, zdaje się po polsku, Pamięć Absolutna. Pamięć Absolutna. Recall. Dokładnie. Ja sobie myślę, że na
naprawdę etos pracy, który panu towarzyszył, był tutaj wielkim kluczem, bo tak jak patrzę na pana, jest pan wysokim, przystojnym mężczyzną, to po warunkach nie zawsze było łatwo pana obsadzić, bo większość ludzi, z którymi pan współpracował, oni są przynajmniej o głowę od pana niżsi. No nie, jeżeli chodzi o Gregory Pecka, z którym pracowałem jako jego fotodubler, był mojego wzrostu. Naprawdę, aż tak wysoki? Tak, Gregory Peck jest tak. Był bardzo czyli nie dość, że super piękny, to jeszcze przystojny, no, wysoki mężczyzna. To jeszcze przystojny, tak. Mm-hmm. Poza tym drugim bardzo wysokim mężczyzną był Bert Lancaster, może 3 centymetry niższy ode mnie. Mm-hmm. Ale obcasy to wszystko pozwalały jakoś zatuszować. Redukować te różnice. Tak, tak, tak. Poza tym pracowałem jako fotodubler aktora angielskiego Timothy Daltona. James Bond. No, byłem właśnie jego jak gdyby cieniem. Także w James Bondzie byłem fotodublerem dla Timothy Daltona. I ponad 40 papierosów dziennie potrafił wypalić, to prawda? Nie, wtedy... To był rok 89, 90, nie pamiętam dokładnie, ale on wtedy nie palił. To może pan miał na niego tak dobry wpływ. Możliwe, w każdym razie był to niezwykle sympatyczny pan. A z pamiętam, Tomem Hanksem, a pamiętam? Pamiętam, że kiedy miałem garderobę, tak się złożyło szczęśliwie, obok Timothy Daltona, to przechodząc obok mojej garderoby, zawsze otwierał drzwi, pytał jak się czuję i podawał mi rękę. To był niezwykle sympatyczny. Równy gość. Poza tym chodził wzdłuż plaży odpoczywając w piątki i w soboty. Nikt go oczywiście nie rozpoznawał, ponieważ jak napisałem w książce, miał taką swoją czapkę niewidkę i ciemne okulary. I jedynie ja go rozpoznawałem oczywiście i on mnie także. Także potem wracaliśmy zawsze do hotelu wspólnie. Była to niezwykle sympatyczna postać. A z Tomem Hanksem pan miał do czynienia? Z Tomem Hanksem to właściwie był to jakiś drobny epizod. Mm-hmm. Pracowałem... Ale zdjęcie w książce jest. Tak, no tak, bo kiedy okazało się, że panią garderobianą jest osoba pochodząca z Polski, a przynajmniej mające polskie nazwisko, pani Dębski, więc ona powiedziała: Andrzej, ja cię muszę poznać z Tomem Hanksem. No i była taka miła, sympatyczna okazja do poznania i wtedy jednocześnie zrobiliśmy sobie kilka zdjęć. Jedno z nich publikuję. Mój ojciec zawsze powtarza mi: nie popełniaj błędu, nie robiąc notatek ze swojego życia i nie odnotowując kogo i gdzie spotykasz. Mam wrażenie, że pan, jeśli pan dostał taką radę od kogoś, to ją pan sobie bardzo wziął do serca, bo ona jest, ta książka, zbiorem właśnie takich wspomnień. Tak, panie Tomku, właśnie pierwsza część książki to są wspomnienia z mojej pracy w filmie, natomiast druga są te reportaże z moich podróży, rozlicznych podróży niekończących się po Ameryce Łacińskiej. Ale Meksyku... więcej, proszę pozwolić, że już widzowie sami przeczytają więcej w tej książce, którą nasz gość Andrzej Zbrożek oczywiście dla państwa podpisze. Dziękujemy pięknie. Z przyjemnością. Może jeżeli jeszcze mogę powiedzieć, podzielę się taką bardzo miłą refleksją, że dwójka wprowadziła mnie, że tak powiem kolokwialnie, do obiegu publicznego, bo już w 86 roku po raz pierwszy trafiłem do studia dwójki, jeszcze na ulicy bodajże Jasnej albo na Placu Powstańców. A ostatnio byłem gościem u Agaty Młynarskiej w Świat się kręci. Także bardzo serdecznie proszę dziękuję. Bardzo. Świat jest mały. Tak mały, jest, proszę państwa. Po prostu. Dziękujemy pięknie. Książki dla państwa. Andrzej Zbrożek, Latynoska euforia z Hollywoodem w tle. Są tacy mężczyźni, którzy kiedy przychodzą do naszego studia, Marzyna się po prostu rzuca na nich niczym wilczyca, a później wyśpiewuje z nimi arie operowe. Ci mężczyźni wrócili do naszego studia. Tak będzie już niebawem, proszę tak, państwa. Musicie to koniecznie przeżyć, bądźcie z nami cały czas.